przed nami 34. kolejka Lotto Ekstraklasy. W naszej zabawie postaw na swoich wystąpi słynny pan Jurek z Radia Białystok. Witam. Dzień dobry, witam. Pierwszy mecz Arka Gdynia, Wisła Płocka. Ja zanim zacznę może mówić, jakie będą wyniki, jak mi się wydaje w tych meczach, to powiem, że kiedyś grałem namiętnie w totalizatora piłkarskiego, ale to było bardzo dawno. Tam się obstawiało zawsze 13 wyników i ja powiem szczerze, że chyba nigdy nie miałem więcej jak 10, więc od razu zaznaczam, że proszę się nie sugerować moimi podpowiedziami. Więc Arka, Wisła, Płock, remis 1-1. Górnik Łęczna, Krakowie. Górnik wygra 2-1. Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław. Zagłębie wygra 3-0. Ruch Chorzów, Piast Gliwice. Piast wygra 2-0. Korona Kielce, Wisła Kraków. Wydaje mi się, że remis 2-2. Nasz mecz wyjazdowy Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok. A można albo, albo? Nie można, więc no, tutaj oczywiście sercem będę odpowiadał, ale też może i rozumiem. 2-1 dla Jagiellonii. Legia Warszawa, Lech Poznań. 1-1. I Pogoń Szczecin, Termalika. 5-0. Dlaczego tak wysoko? Bo Termalika wydaje mi się jest drużyną, która już tak ma serdecznie dość tej ligi po zakończeniu walki o 8, że oni chyba już są naprawdę bardzo mocno myślami na wakacjach, a Pogoń gra całkiem fajnie w piłkę i wygra 5-0. Termalika osiągnęła swój cel, tak? 8. Tak jest, oni są szczęśliwi, że są w 8, że już nie muszą się martwić o utrzymanie i myślę, że teraz bawią się w piłkę z akcentem większym na bawią się niż w piłkę. Jeszcze pytanie, Barcelona czy Real Madryt? A znowu grają, czy to tak ogólnie? Nie, tak ogólnie. Tak ogólnie to jest mi to tak strasznie obojętne, że użyłbym tutaj brzydkiego określenia, ale powiem, że strasznie mi to obojętne. Remis.